Witajcie, z tej strony Artur, a to jest kolejny epizod Black Set Under the Skin. Troszeczkę nie było odcinków, ponieważ no, miałem strasznie dużo pracy, więc niestety musiałem troszeczkę oddalić w czasie nagrywanie tych odcinków. I też chciałem zobaczyć, czy polubiliście Black Sabbath. Polubiliście, widzę, że chcecie kolejnych odcinków, tak więc zapraszam do kolejnego epizodu. Okej, trochę już czasu minęło, więc muszę sobie przypomnieć, co to robiliśmy. A, jesteśmy w klubie bokserskim, gdzie dokonano morderstwa. Znaczy, była powieszona pewna osoba. I musimy rozwikłać tą zagadkę. Dobrze, zobaczmy. To jest pierwszy moment, w którym jesteśmy tak naprawdę wypuszczeni bez tutoriala, więc... No, może być różnie, proszę Państwa, może być różnie. Na razie wiem, że... Bardzo dużo jest ekranów ładowania. No, no cóż, dobrze, no to wracamy. Ja też sobie muszę przypomnieć, a jak wy nie oglądaliście pierwszego epizodu, to też sobie przypomnijcie, co tu się działo się. Aha, R1 to jest... Wow! Co to jest? Jakieś... Do mózgu mu wchodzimy. No nieźle. A wcisnąłem R1 dlatego, że szukam, gdzie się biega. Aha, dobra, tu mam ten dziennik na L1. Dobra. Czy tu nie ma biegania? Niestety w Black Sadzie nie ma biegania, ale za to ja mam tutaj klimatycznie, żeby się podpiąć fajeczkę. Więc można zakurzyć troszkę fajeczki, wczuć się w ten klimat właśnie taki detektywistyczny, noir. A my? No cóż, jeżeli nie mamy biegania... To, co włączyłem przed chwilą, to, co przeczytałem o cech, to było Cat Senses. Hellsmoor Secret. Champions, The Champions Energy. Jakaś reklama batonników. Aha, bo to ja chciałem tą butelkę zbadać, ale tutaj widzę... Jak mamy dwa hotspoty aktualne, to możemy się przełączać na strzałkach. Ciekawe, dziwne sterowanie. Powinno być jakoś kamerą to się bardziej ogarniać. Tutaj nic nie ma. Ale jakieś tu fikumiku było. Jakieś, no, raczej... No nie wiem. Sterowanie jest bardzo toporne. Czyli, że tak cały czas narzekam na razie, ale odkąd input lag jest taki, jak wezmę to dopiero, nie jest takie responsywne. No ale to dobrze, to nie jest FPS, żeby tutaj nadupcać z prędkością światła, tylko jest to opowieść kryminalna. No więc może pośpiech nie jest tutaj wskazany. A tutaj będę te okresy ciszy, czy takiego mojego chodzenia i szukania raczej wycinał, bo chcę, żeby też to było takie dynamiczny gameplay. Fajnie poprowadzone, a nie tylko, żeby wiecie, było gadanie dla gadania. Tylko jak się nic nie dzieje, tylko wiecie, nagrywam odcinek, wrzucam i mam wywalone. Bo chcę, żeby to było takie bardziej, no nie wiem, może nie wiem, czy profesjonalne. O, jest. New card. Podczas śledztwa będziesz znajdował karty z hali sław. Zapamiętaj, że to ty, nie Black Sad, znajdujesz te karty i kolekcjonujesz je i nie są one związane z historią. Nie pozostawiaj żadnego kamienia nieodwróconego. To jest takie, zaglądaj w każdy kąt. Karty mogą być wszędzie. Tylko nie możesz je oglądać. Okej, czyli takie znajdźki. Jeżeli znajdziesz nową kartę, będziesz mógł otworzyć album i zobaczyć, gdzie ona została umieszczona. Albo będziesz mógł kontynuować po prostu grę. Okej. Okay. Dobra, czyli mam kartę, połowę karty? Ciekawe, czy to będą wejść. Yep. Dobra. Wydaje mi się, że... A nie, tutaj mogę jeszcze zobaczyć. Dobra. Dobra, no to chyba na tym dachu to wszystko. Nie czeka nas kolejny
ekran ładowania. A jednak nie. A jednak tutaj nie było ekranu ładowania. Może się załadowała na lokację. No nic, dobrze. Chodźmy dalej. Aha, nie, przepraszam, za szybko przeczytałem. Zwycięstwo nie jest wszystkim, ale pragnienie zwycięstwa jest. Dobrze, ciekawe. Troszeczkę... O, dobra, tu mam stryczek. Yikes. Wygląda na samobójstwo, ale pewnie tak nie będzie, bo... Po co się... Life's already dealt me a fair share of blows, but... Wszystkie odciski palców się poszły właśnie pryngolić. No trochę za wysoko, nie? Żeby się samemu... Tak mi się wydaje. I don't know why. Something just doesn't add up. No moim zdaniem jest za wysoko, żeby samemu stanąć. Clue notifications. Wszystkie znalezione dowody będą w mózgu Black Sada. To jest ten cat senses? To jest ten cat senses, coś na stylu. Będą w mózgu Black Sada przechowywane. Jeżeli znajdziesz nową wskazówkę, notyfikację wyskoczył. Zostaniesz powiadomiony, kiedy będziesz miał na tyle zagadek, że będziesz mógł je poskładać razem, żeby wydedukować, co się stało się. Czyli teraz. There's something fishy. Jest coś podejrzanego w tym samobójstwie. Aha, cutscenes to jest co innego. To jest chyba podświetlanie hotspotów. Mi się wydaje. A, to jest po prostu mózg. A tu wejdźmy do mózgu. Ciekawa mechanika. Widziałem ją już w Sherlocka Holmesach. Bardzo świetny gry też. Ale tutaj też jest. There's something fishy about suicide. No, czyli coś jest podejrzanego w tym samobójstwie. No, bo mam jedną wskazówkę. No dobrze, no to... Trzeba znaleźć, proszę Państwa, więcej wskazówków. I don't know why. Something just doesn't add up. No, znowu, trzeba podejść. Podejść, mamy dwa jakby hotspoty i dopiero teraz tutaj. Super po prostu. Dobrze. Tu coś jest. Serio? Serio podszedł i pomajtał tym? Ciekawe, czy mi przyciągnie. It seems dry, but there's no dust, and it's damp underneath. It could have fallen the day Dunn died. Czyli spadła farba? Ktoś poszedł, jakby zszedł z tego. Tutaj była farba na tym. Spadła i ktoś w nią wlazł, czyli ktoś był na tym rusztowaniu. Widzicie, szmort, jest też szmort. Dobra, pójdźmy śladem tych śladów. O, tu jest karta. Ciekawe, czy to będzie. Czy to jest seria karta, czy to jest taki kanwario? O, jest. Yeah, boy. Nie będę zbierać oczywiście wszystkich, bo to nie miało. Nie jestem trophy whorem, tak zwanym. Nigdy mi nie zależało na trupach. Ale dobrze. Ktoś szedł tędy. Dobra. No pain, no gain, my dude. Nie ma bólu, nie ma efektów, tak? No guts, no glory. Bez jaj nie ma chwały. Chyba tak się tłumaczy, nie? No guts. No gas, no glory. Dobra, ja chcę kolektibla zebrać. Dziękuję.
do tego pysznego kolekcji dla. Ale tutaj ponglisz jest uprawiany. Dobra, nie będziemy oglądać tych wszystkich. To nie ma totalnie, absolutnie żadnego sensu. A tu jest karta, tak? Nie, to jest naklejka na tej walizce. No dobrze, nie, to jest karta. No idź tam, Blacksad, Jezus, steruje się nim jak czołgiem. Dobra, mamy kolejne. Później sobie poglądamy te karty. Może po jakimś tam etapie, po ograniu jakiegoś etapu, zbieramy sobie te karty. Myślę, że odcinki będą mniej więcej 20-minutowe, może trochę dłuższe, żeby nie były za krótkie, nie były za długie, bo na razie widzicie, średnio dużo się dzieje. Dobra, a weekly? Zobaczmy. Tak, dłuższa animacja wybierania numeru nam jest potrzebna w tej grze. Hey, Weekly, this is... John, did you get my pictures? Yes, and... That rhinoceros has one big horn, huh? And the girl, hot damn! You want me to find out her name? Please, pretty please. No, Weekly, look. The rhinoceros came by and offered me money to keep quiet. Wow. Are we talking petty cash or big bucks? The latter. Half the money is yours. Aha, to jest ta sytuacja. Dobra, niech pokaza. Nasz współpracownik jakiś. Okay? I'll call you. Thanks, pal. You just made my day. O, Weekly. Może. Żebyśmy przepytali. To jest chyba nasz współpracownik, który zrobił zdjęcia tej parze, temu nosorożcowi z początku gry. Jeżeli nie pamiętam, to przyniósł mi łapeczki w górę. I po prostu dał. Mogliśmy nie powiedzieć mu o tym, że. Jakby wzięliśmy łapówkę, ale powiedzieliśmy mu, damy mu połowę kasy, więc pewnie będzie przychylniejszy dla nas. No zobaczymy. Dobra, zadzwonimy do Ryan. Bo nie! Czemu ja tu... Nie. Hello? Black Sad here. Please don't tell me, my husband... Dobra. Nas później zawinie. You have nothing to worry about, Mrs. Colbert. Do me a favor and enjoy your family. Oh, thank God. Thank you, Mr. Blacksad. Aha, bo mogliśmy z początku jeszcze okłamać tego nosorożca i po prostu powiedzieć żonie, że wziąć kasę i jeszcze powiedzieć żonie. Tylko wiecie, każda decyzja chyba ma swoje konsekwencje, przynajmniej mam tu nadzieję. You got me. How's everything, Chief? Oh, I'm fine. Thanks for asking. Too much work as usual. As for Joe Dunn, he hanged himself. End of story. I'm too busy, John. I can't afford to put a single man on the case. Why are you asking? You don't hire me. Joe Dunn's daughter hired me. But I still don't get it. Any signs of foul play? O dobra, potem zniknął, nie? Bobby Yeo. No one's seen him since Dunn hanged himself. Well, his coach killed himself a few weeks before his big fight. Must be drowning his bad luck in booze in some gutter somewhere. So, are you gonna help me? I wish I could, John. Anyway, I'm afraid I don't have anything useful this year. And it seems like you don't either. But, if you do find something, give me a call. Po co będziesz dzwonić? For all time's sake. We've been friends for a long time. And you think this is what two friends talk about on the phone? Good to hear from you, John. Take care. Super. Chyba już wszystko. Dobra, pogadaliśmy przez telefon. Wow!
That's emotions right there. Dobra, ktoś tu ukułem, uciekł. Dobra, popping widziałem, czy ten coś tych strojalnych. No jak wiadomo, jak w każdej grze przygodowej mamy momenty akcji i momenty przeszukiwań śledztwa. Dobra, tu mamy jakiegoś beznogiego kozła. Gadajmy z tym jegomościem. Good morning, sir. A jeszcze good morning to you. John Blacksand, Private Eye. Would you mind if I ask you a couple of questions? Not at all. Proceed, Your Honor. Nie będę pytał, czy widział coś. Yes, indeed, kind prince. I came down to watch TV after having run the New York City Marathon in record time. Dobra, czy mogę coś do tego zrobić? Well, there is indeed. Ojej, jaki humorek w oczach. What my view of this wonderful sunset. It just so happens that you can, apple of my eye, do this old man a favor and bring him some sustenance. All right. Sustenance? A, jakieś pieniądze? Sustenance to jest jakieś pieniądze? Jakieś coś? O, karta. Dobra. Okradamy dziada z kart. Dobrze. I co? Miałem na przyciskach, miałem przełączyć się hotspotami. I co, jest bug? Nie mogę? Ja pierdzielę, serio bug. Dobra, odejdę. Discourage of... Aha. Nie doczytam. Co jest? What the fuck? Coś się glitchuje mocno w tej grze. Nie mam teraz promptów nawet żadnych. Kółko? Może mogę wyjść. What? Co się dzieje? Co się dzieje? Blacksad mi zniknął. Oh my god, ta gra jest bugowana. Dobra, znalazłem buga. Pokażę wam go. Jak wchodzimy do tego miejsca, na przykład na jakieś prompty mamy, fajnie. Dobra, to pomijam. Tu wchodzimy do tego mózgu. Tu jest. Wchodzimy do Blacksada. Wychodzimy z tego. Bang! Nie ma Blacksada. Dobrze, dobra gra. Dobrze, dobrze się to zapowiada, proszę państwa. Dobrze się to zapowiada. No ale nic, trudno. Trudno, proszę państwa. No. Nic z tym nie zrobimy na razie. No dobrze. Myślę, że poszukajmy tutaj jeszcze chwilkę i będziemy kończyć ten fascynujący epizod Blacksada, gdzie szukamy po prostu rzeczy. Ale jak mówiłem, takie są prawidła przygodówek i prawidła gier kryminalnych, gdzie jesteśmy detektywem. No, bardzo detektyw na tym nie jest, tylko szczelańsko i, że tak powiem, uganiańsko się za przestępcami, tylko wnikliwa analiza. Pustych bardzo tutaj przestrzeni. A możemy wyjść na miasto. Wnikliwa analiza, no i proszę państwa, zbieranie poszlak. Szkoda, że ta przestrzeń jest... Co? Mogę wyjść za kamerę i tyle? Elo. Ale... Dlaczego? No i kurczę...
tu jest, dobra. Zobaczmy to. What? No nie! Zepsuł mi się prompt na tym przez to. Ja dupię, dlatego. I teraz z tego nie wyjdę, tak? Dobra. Dobra. Ja kończę na tym momencie. Zestartuję grę w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie działało. Ja się z wami żegnam. Tak ta gra wygląda, przepraszam. Ale mam nadzieję, że będzie na tyle wciągająca historia, że jednak to przeżyjemy. Tak więc, no, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Do następnego epizodu Black Sun albo innego filmu, który stworzę. Pa, pa.